Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świadom Gusa. Dzisiaj będzie trochę bardziej hardkorowo, ale tylko troszeczkę bardziej. 27 sierpnia pan Zbigniew Konojacki wydał kolejną wersję, 46. swojego systemu 4M Linux, czyli distro niezależnego. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki bardzo dość, można powiedzieć, hardkorowy test tego systemu. Dużo się będzie działo, naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Nie jest to zwykły przegląd pulpitu i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Są problemy, bo także niestety są dość poważne problemy z siecią. Postaram wam się w ogóle pokazać mniej więcej, jak to się zachowuje przy dużym obciążeniu, bardzo dużym, i co tam można zrobić, a można naprawdę dużo. Gorąco zapraszam na film. Witam w takiej krótkiej pierwszej części, mianowicie słuchajcie, to co widzicie przed sobą, to jest odpalony 4M Linux 46 prosto z Live CD czy Live USB. Ja to mam na Ventoyu akurat postawione, tak? No i problem, który tutaj teoretycznie jest, a w tej chwili go nie ma. Słuchajcie, sieć mi czasami nie chciała działać. Mianowicie jak odpalałem sobie to tutaj, to sieć mi nie chciała się połączyć. Teraz ta sieć działa. Dlaczego? Nie mam zielonego, szczerze mówiąc, pojęcia. Będzie to widać również na nagraniu za chwileczkę, że problem taki występuje, to ikonka miała przekreślony po prostu ten. To co trzeba było tutaj zrobić, odpalić terminal i napisać connect. Dlaczego teraz to działa? Nie wiem, widocznie po złości, po to, żebym wam nie mógł tego pokazać. O, widzicie co się stało? O, teraz odpaliło. A przed chwilą? No teraz działa normalnie. To już nie wiem. No, w każdym razie, żeby nie było, próbowałem wiele, wiele razy to odpalać i prawie za każdym razem nie miałem tutaj połączenia. W tej chwili to jakimś cudem działa, nie wiem dlaczego. Router mam sprawny, normalnie przydziela DHCP i tak dalej, i tak dalej. To tak kwestia informacyjna. Systemu można używać tutaj normalnie z Live USB, z Live DVD, czy jak to tam nazwać. Ewentualnie jest możliwość postawienia tutaj za pomocą prostego instalatora. Jak odpalicie ten instalator, to jest kolejna rzecz, o której też powiem. Mianowicie jest widzialny tylko pierwszy dysk w systemie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jeżeli tutaj dołożę inny dysk dodatkowy, to ten pierwszy dysk się robi, pokażę tutaj, a Good RAM mi znika. Ja tu mam trzy dyski w tej chwili w systemie postawione i jest widoczny tylko ten jeden. Na to sobie tutaj uważajcie, żebyście ewentualnie będziecie to stawiać na żadnym sprzęcie, żebyście sobie po prostu nie napisali czegoś tam, tak? Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, to co? Przechodzimy już do tego, co te gryski lubią najbardziej. I naprawdę będzie dość hardkorowa trochę jazda i zobaczycie, że ten system daje radę. Naprawdę ten system po prostu daje radę. Zapraszam. No to co? Mamy tutaj to, co te gryski lubią najbardziej. Kurde, ja wiem, że to trochę przycina. Pamiętajcie, że to jest nuvo, tak? To są piękne, stare nuvo. Od razu mówię, długo tu grać raczej nie będę. Przynajmniej spróbuję długo tutaj nie ciupać. To nie jest normalny Quake, bo to jest tak zwany J-Quake? Chyba coś takiego niektórzy już może będą kojarzyli, o co tutaj biega. Przejdźmy sobie kawałek tutaj, zeskoczymy sobie tutaj, rozwalimy paru panów i będziemy potem grzebać w całej reszcie systemu. A powiem tak, że to co zobaczycie dosłownie za, nie wiem, 30 sekund, no może być, to powiem, wesołe. Dobra, wystarczy. Nie? Oki, sorry, no kamnik się zawiesił. Jak przechodzi z rozdzielczości 640 na 1900, to czasami się wywala. Tutaj mamy, no muzyczki wam nie mogę puścić, zapewne disco polo to mało co kto lubi, powiem to w ten sposób. Przed wami oczywiście to, co już mówiłem w intro, czyli 4M Linux, dokładnie tak to teraz wygląda. Zrobiłem taki crash test, powiem to tak, malutki. Odpalone 5 godzin katuję, gram, bawię się. Żeby było śmiesznie, jakieś wam pokazywałem tego 4M Linuxa, no i tak odklikałem, przyklikałem, no i nic konkretnego. Natomiast teraz jest tu odpalone kilkanaście przeglądarek. Jest tutaj odpalony serwer, tutaj odpaliłem sobie VirtualBoxa. W nim jest odpalony Ubuntu serwer i na tym Ubuntu serwerze, bo zaraz go tutaj pokażę na full screenie, przynajmniej spróbuję, może nic się nie zepsuje do reszty. Chociaż,
O, to będzie kiepsko widać. Dodamy sobie w ten sposób. O, będzie lepiej Teraz widać. troszeczkę rozciągnięty obraz po prostu. Słuchajcie, tutaj to jest Ubuntu Server. Dajmy sobie Neo Fetch, tak. Nie mam Neo Fetcha. Kurde, moment. Dobra, Neo Fetch postawiony. Jeszcze raz próbujemy. Neo Fetch. Tadam, proszę bardzo. No, nie wiem, czy to się da bardziej, nie da się przybliżyć, no bo to jest TGS. Ubuntu 24.04.1 LTS, a jest to postawione dlatego, że tutaj w tym Ubunciaku stoi sobie Nextcloud. Postawiłem sobie Nextclouda, który gdzieś tutaj powinien, kurde, być. Proszę bardzo. I on od ponad 5 godzin sobie bez problemu działa. Jeszcze sobie synchronizowałem to z telefonem. Więc elegancko, że tak powiem, mi tutaj temat pracuje. Czy prawie elegancko powiem to tak, ponieważ przeglądarka, która to jest standardowo Bazilisk, działa średnio. Co widać, nawet Nextcloud zgłasza na starcie, że jest błąd, że nieobsługiwana przeglądarka aktualnie, nie? No, ale ogólnie powiedzmy, że jakoś temat tutaj działa, okej. Okay. Postawiłem sobie później tutaj również Firefoxa, który też działa. To akurat lecą sobie teledyski i tak jak mówię, nie dość, że graliśmy w Quake'a, nie dość, że to maszyna wirtualna, cztery rdzenie lecą, to jeszcze teledyski w tle i granie w Quake'a do kompletu i to wszystko na nowo, ponieważ jako, że jest to dystrybucja niezależna, to tutaj sterów NVIDIA chyba nie ma, przynajmniej nie wiem, jak je postawić, ale raczej ich nie ma po prostu, nie? Ogólnie jest dobrze, powiem tak, że w ciągu tych 5 godzin wywaliło mi się to raz, znaczy wywaliło. Odpaliłem sobie Quake'a i jak odpalam Quake'a powiedzmy na full ekranie, full HD, tak, 1920, to jak wracam, to się wszystko zawiesza, znaczy zawiesza się Quake idzie w tle, bo to nie jest zwykły Quake tak w ogóle, to jest Quake na Javie. To się nazywa, proszę bardzo, G-Quake albo Quake, coś takiego, G-Quake chyba tak. No, więc dlatego się pewnie to wszystko wypierdziela. Poza tym odzyskałem kontrolę jak najbardziej. Ja kompanię restartowałem, bo widać, uptime jest 5 godzin. Zrobiłem po prostu małe przejście do konsoli i wywaliłem wszystko związane z Javą. I pulpit ożył z powrotem, nie? Więc jest naprawdę fajnie. Odpaliłem sobie tutaj nawet muła, tylko nie mam żadnego linka, chyba że zapomniałem, jak to się obsługuje ten TGS. No, w każdym razie ten, jak widać, dystrybucja niezależna, da się na niej pracować. Owszem, jest trochę problemów. Problem, który jest dość duży, ale to nie jest problem tej dystrybucji, tylko pulpitu, bo tu jest JWM chyba pulpit, tak? Tak, JWM. I on nie zawsze dobrze reaguje, jeżeli się 2 razy kliknie na ikonkę. Teraz akurat działa, ale czasami trzeba bardzo szybko kliknąć, żeby to zadziałało. No teraz niby jest ok, ale czasami się to po prostu jakoś dziwnie, że tak powiem, zachowuje, nie? No ale to nie jest de facto wina tego pana, który to stworzył, dewelopera, tylko no już pulpitu JWM, który tak po prostu niestety ma, on się tak czasami zachowuje, nie? Ogólnie fajnie się na tym pracuje. Jest całkiem przyjemnie. Co prawda miałem tutaj małe przejścia, jeżeli chodzi o na przykład dostanie, no to przełączanie okien też mnie denerwuje trochę, no ale cóż, no ten pulpit tak ma. Wiadomo, że można stosować sobie tutaj, proszę bardzo, Bóg, drugi ten. Przejdziemy sobie na ten, będzie trochę czyściej. Drugi ten, no ale mimo wszystko. Słuchajcie, temat, jeżeli chodzi tutaj o kompilację programów. Jest taka opcja jak najbardziej. Ja sobie tutaj skompilowałem dwie rzeczy. O, kolejna rzecz, która jest. Popatrzcie się na to. Odpalę sobie tutaj NeoFetcha i popatrzcie, co się dzieje, jak przesuwam ten. Widzicie? Jeszcze raz, tak? Tada, magicznie się to wszystko po prostu tak dziwnie kliruje, no niezbyt normalnie. No ale to, no cóż, no życie, może Elix Terminal, może coś innego, nie? No to tak dziwnie, być może to jest po prostu Elix Terminal, bo jak wiadomo, to po prostu przesuwa do góry albo w dół, nie? No, wracając do kompilacji, przekompilowałem sobie tutaj INXI, bo go standardowo nie ma. Po prostu wlazłem na GitHuba. No i tamto po prostu sobie z kodu źródłowego zainstalowałem, powiem to tak. Trochę grzebania było, trzeba tu było zainstalować jeszcze tak zwane devele, tak? Tutaj są To devele. jest ISO, po prostu to jest ISO tego systemu.
Ja to akurat na Wentoyu mam wszystko postawione. No, gdzieś tu jest Wentoy, nie wiem, gdzieś tu jest katalog Wentoya i tutaj po prostu podmontowałem sobie to ISO. I w tym ISO znajduje się katalog na przykład Devel. I trzeba sobie to zainstalować. Najpierw kopiujemy to normalnie na dysk twardy, tak? I dopiero potem to uruchamiamy. Tak, w ogóle już widzieliście wcześniej problem, jeżeli chodzi tutaj o sieć na starcie tego czegoś, niestety, po instalacji, bo to jest system już zainstalowany oczywiście, jest rzecz podobna. Po prostu trzeba ręcznie napisać connect w konsoli. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że w wersji 40, którejś czy 44, 45, którą testowałem kiedyś tu na kanale, czegoś takiego nie było. W tej chwili no jest problem. To jest tylko jedna razówka, ale mimo wszystko coś takiego nam się tutaj dzieje, nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o tą kompilację moją, to tutaj weźmy sobie, nie pamiętam, które to było, ls minus al, chyba to było INX i jako katalog. Dobra, mam tu, NeoFetch'a sobie nawet musiałem skompilować, bo też tu nie ma. Po prostu pociągnąłem go z GitHub'a, nie wiem, gdzieś tu jakaś komenda pewnie będzie sobie wisieć. Tu walczyłem z tym. No, to jest moja walka z INX i przy okazji też sobie to ściągałem, kompilowałem, prosto się to robi, to nie ma najmniejszego problemu, wszystko jest ładnie opisane, powiem to w ten sposób. Jest to troszeczkę niewygodne, tak, ale da się na tym, że to powiem, temat po prostu ogarnąć, da się na tym pracować, jak najbardziej, nie? Co jest bardzo fajnego, ci co już oglądali moje filmy albo znają po prostu to distro, wiedzą o tym, że można sobie tutaj wiele serwerów postawić w bardzo prosty sposób. Po prostu klikając na ikonkę i mamy, czy tam stawiamy sobie proxy, czy serwer czasu, czy NFS-a, czy FTP-a, czy jakikolwiek inny serwer możemy postawić w sekundzie i nie ma tutaj żadnych rzeczy, nie? Programiki różnego rodzaju i tak dalej też tu są dostępne, więc to jest fajna sprawa, nie? Wiadomo, że to nie jest distro dla każdego, to nie jest distro raczej na co dzień, chyba że ktoś lubi bardzo, bardzo grzebać, tak? No to spoko i wie, jakie tutaj są, załóżmy, ograniczenia, bo ich jest na pewno dużo. Pierwszą rzeczą, no to jest brak pakietów, tak? Czyli nie ma tutaj w ogóle menedżera pakietów przede wszystkim, nie? Trzeba, niby jest jakiś tam skrypt ZK, ale nie ma tutaj repozytorium pakietów, powiem to tak. Trzeba przechodzić tam na, zaraz wam pokażę. No, przechodzimy sobie tutaj na SourceForge'a tego pana, tak? No i mamy tutaj drivery, core, dodatki i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze, tak jak mówiłem, devele albo mamy na płytce, albo ściągamy sobie stąd po prostu, nie? To jest pierwsza rzecz. Sterowniki ewentualnie możemy też dodać, jeżeli byłyby potrzebne. Ja tutaj tylko mesę postawiłem, ale w sumie nie wiem, czy było potrzebne, czy nie, nie? Reszta rzeczy też, tak jak widać, tutaj teoretycznie i praktycznie jest do sterownik, znaczy do drukarek coś jest tutaj. Ściągamy, wydajemy w terminalu komendę ZK, nazwa tego pliku i jest gitara, tak? I to się nam instaluje i to powinno nam teoretycznie i praktycznie sobie działać. Więc tak jak mówię, zwykły człowiek raczej nie będzie z tego korzystał, bo go szlak trafi, nie? Mi też zajęło dość długo, z godzinę przynajmniej, ogarnięcie się tego i tak dalej, i tak dalej. Ale jak już mniej więcej się połapałem, o co chodzi, jak to wygląda, walnąłem sobie Melisę, powiem to tak, i naprawdę mi, że tak powiem, pomogło, nie? Owszem, ten cały, znaczy ten cały PC Man FM, który tutaj jest, zmniejszmy sobie to, bo po prostu masakra wyjdzie właśnie, tak. Ten PC Man, no teraz się otwiera akurat od razu, a no, teraz jednym klikiem, a przedtem dwa kliki trzeba użyć. Nie wiem, co to jest, coś jest popsute, powiem to tak. Ilością dysków się nie przejmujcie, bo ja tu mam trzy dyski twarde, podpięte i Ventoya, dlatego jest tyle tu wszystkiego narąbane. Normalnie to dużo mniej zajmuje, nie? Sprawa jest jeszcze taka, dość mało przyjemna, powiem to tak. O, teraz znowu nie mogę wejść w katalog. Klikam dwa razy i nic. Muszę bardzo szybko to zrobić. Słuchajcie, nawet Nextclouda tutaj API Mage postawiłem sobie, to jest aplikacja akurat do tego. Zaraz ją omówię, albo powiem przynajmniej. Problem w PC Man FM jest taki, jak sobie kliknę tu prawym klawiszem myszki, to nie mogę dostać się do konsoli. Jak ja kliknę sobie na tym, to nie mogę też uruchomić w konsoli. To jest masakra, to nie jest wina tego systemu, tylko po prostu PC Man FM chyba tak ma. Ale wystarczy wyjść katalog wyżej, kliknąć i otwórz terminalu. Nie wiem, może to jest jakieś ustawienie, może nie wiem, co to jest uwalone, ale chyba raczej tak być nie powinno, bo na przykład INX, które jest wykonywalne, ja go nie mogę odpalić,
bo nie ma uruchom w terminalu. Dlaczego? Nie wiem, może to jest kwestia konfiguracji. Tak jak powiedziałem, albo i nie mówiłem, system można uruchamiać albo z pendrive'a, albo nie wiem, z dysku twardego, znaczy z dysku podpiętego przez USB, albo po prostu zainstalować go tutaj normalnie. Jest skrypt instalacyjny do tego i tak dalej. Jest topornie trochę, tak? Jest trochę topornie, jeżeli chodzi o takie różne dziwne rzeczy, ale system pracuje naprawdę bardzo dość przyjemnie. Te błędy, które ja zauważyłem, to już wam powiedziałem, tak? No, trzeba sobie tutaj ogarnąć, wiadomo, przeglądarkę internetową, która jest dokładnie tutaj. No, extension NetApps, to wszystko sobie instalujemy sami, tak? Bo tego normalnie nie ma. Popatrzcie, ja klikam na tego, na BitTorrenta na przykład, tak? Ja go muszę sobie tutaj zainstalować. On sobie skądś tam ściąga, instaluje i tak dalej, nie? Normalnego menedżera pakietów nie ma, sklepu nie ma. To jest zupełnie ręcznie wszystko robione, powiem to mniej więcej tak, nie? No, odtwarzacze, blendery i tak dalej, kupa fajnych rzeczy jest. Poza tym można się nieźle nawet pobawić, tak? Żeby było śmiesznie, jest tutaj nawet Doom chyba. Gdzie ten Doom jest? Możemy sobie na końcówkę omawiania tego wszystkiego już. Gdzie to jest? Jest. Mamy Dooma, Duke'a, Heretika, Hexena, Quake'a jedynkę. Jak już dwójkę odpalałem, to ten. Odpalmy sobie Dooma jedynkę. O, odpalimy sobie Dooma jedynkę. Mam nadzieję, że mi się grabber nie zawiesi. Okej, okay, zawiesił mi się grabber, no ale przy zmianie rozdzielczości na tak niską to chyba jest norma, nie? To jest shareware Doom. Widać, że trochę mu się przycina. Może dlatego, że kurde w tle tyle rzeczy łazi. W każdym razie działa. Działa Doom, nasz piękny Doom jedyneczka. To jest jakimś wygładzaniem i w ogóle co widać, nie? W każdym razie fajny temat jest, tak? Pamiętam, że ostatnio, z rok temu chyba, jak tu grzebałem w tym distro, to było takie pokazywanie, takie teges, nie? Natomiast powiem wam, że taki bardziej hardkorowy test użyteczności jest bardzo przyjemny. Co prawda, jak ja mówię, można się trochę nawkurzać na początku, no bo takie distro jest bardzo nietypowe. Trzeba się nauczyć go obsługi, trzeba go mniej więcej zajarzyć, o co tutaj autorowi chodziło po prostu, nie? Dobra, wywaliło mi się, bo tam się komunikat pojawił z tego, z BitTorrenta i dlatego, nie? A niestety ten grabber czasami po prostu przy zmianie z tak drastycznej rozdzielczości, bo to jest 320 chyba na 200, to po prostu głupieje, nie? No i ma reset, no kurde, no nie ma co już za dużo wymagać od tego wszystkiego. Fajnie, że chodzi. W każdym razie, słuchajcie, tak jak mówię, distro na pewno nie da każdego. Trzeba się troszeczkę nad nim posiedzieć, ale można się nieźle całkiem pobawić, nie? Więc ja zapraszam do ściągnięcia, spróbowania, jakby ktoś miał taką ochotę. Nie narzekajcie na nie za dużo w komentarzach, bo to naprawdę nie ma sensu, nie? To też to coś takiego jak siąść i narzekać na tira, że jest wielki, tak? Bo ten tir nie jest dla was, po prostu przeznaczony, nie? Ten tir dla was nie jest. Uwaga, znowu będzie quick, czy przejdzie? Quick! Znowu się zawiesiło. No, tak jak mówiłem, tutaj okienko się pojawiło BitTorrenta i grabber zwariował. A ogólnie to cały czas sobie, jak widzicie, tutaj w tle leci sobie jeszcze, lecą teledyski znowu do kompletu. No i cały czas jest odpalona ta maszyna wirtualna. A zapomniałem dodać, kamera tutaj jeszcze jest. Dzień dobry, tutaj kamera sobie wisi trochę tak na dole podpięta, żeby było jeszcze weselej, tak? Do kompletu jest cały czas obciążenie i ta kamera wisi od 5 godzin praktycznie, cały czas jest teges. Więc jest zabawa, jest po prostu fajna teges, nie? Dobra, kończymy. Aby coś, to zapraszam do przetestowania sobie. Myślę, że najlepiej na maszynce wirtualnej. Chyba, że ktoś chce na żywym sprzęcie, to proszę bardzo. Można się tu nieźle teges. I przygotujcie się, tak jak powiedziałem, na trochę szukania, trochę małego hardkoru na SourceForge, gdzie trzeba rzeczy pościągać. Ale ogólnie naprawdę warto takiego distro innego spróbować, a nie tylko DNF-y, RPM-y i flatpaki. Tutaj flatpaków chyba też nie ma, z tego co wiem, więc zostaje wam kod źródłowy, a dzięki temu można się naprawdę sporo, że tak powiem, po prostu dobrze ludzie poduczyć. Słuchajcie, kończymy. Taki dziwny, że tak powiem, trochę filmik, giercowo, zakręceniowo i tak dalej. Czasem mam takie filmy, tak mi odbije, coś takiego się na kanale dziwnego pojawi, nie? No, o, Stopping Network Connection. Dlaczego się to wyłożyło, nie mam pojęcia, ale dalej działa. Chyba nam dalej działa. Jeszcze zobaczę tutaj, czy w ogóle cokolwiek jest. Tu sobie ściągałem jakieś bla, bla, bla. No,
Sieć by leciała. Naprawdę, ja tu nic nie zmieniałem, no. No coś tu jest ewidentnie nie tak z tą siecią. Nie wiem, pewnie deweloper na pewno tego nie ogląda, bo tacy ludzie nie oglądają moich filmów. Connect, po prostu zgłupia się. No, wystarczy dodać connect, tak jak powiedziałem. On to przemieli i ten. Ale panie deweloperze, drogi szanowny, w poprzedniej edycji albo ze dwie poprzednie edycje to chodziło normalnie. W tej chwili, jak widać, jest problem. Dopiero po konekcie nam się to odpala. Może warto to poprawić. Cokolwiek by tu się po prostu działo, to tak jak mówię, no tak to się nam tutaj zachowuje. Słuchajcie, kończymy. Kończymy. Dzięki za tegest, całą resztę. Jak coś pod filmem można sobie poczytać, kontakt do mnie, mail również jest biznesowy, czy jakiś tam inny ogólnie. No, forum Linux 46. Fajnie jest. Są błędy, bo są błędy, ale jest fajna zabawa po prostu. Tyle. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam, Bartek. Cześć.